Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 18 Ultimate Team. Na tyle meczów, ile bym chciał. No niestety, to byłoby za trudne, za łatwe nawet tym bardziej. O! O kurcze! Co to? Francja, SPD, Everton, Schneiderlin. Czekaj, bo pierwszą paczkę otwieram, dużą. Że jak? Czekaj. Bramkarz? Kurde, znowu, ja myślałem, że Joe Hart. Tam. O, Batlanda trafiłem, jak miło. Jeszcze wypożyczenia z drużyny tygodnia. Ciekawe co tam ciekawego, może znowu Messi. Belgia, SP. De Bruyne.
Sadio Mane! Sadio Mane! Może jeszcze Messi i Cristiano naraz. Nie, zapakoszta. To teraz chodzi, bo chodzi tylko teraz o to, by dokładnie to zrobić, dokładnie zgłosić ten skład. Mamy złotą paczkę rzadkich kart, więc zanim my przejdziemy do finału tego SBC, to otworzymy sobie tą paczkę. Otwieramy ją natychmiast i zobaczymy, co trafimy. Jest inform! Brozowicz! Jaka paczka! Dabuje normalnie. Jaka paczka! O cholera! Dokładnie, bo już w tej chwili nie mam tamtego Sadio Manego, więc od razu wysyłamy. Jedna duża złota paczka premium. I panie i panowie, Sadio Mane w niewymiennej karcie 87 overalla w moim składzie. No jest on niewymienny, więc nic z nim nie zrobię. Mogę go tylko wysłać do klubu. Szkoda, żeby go quicksellować, bo to by było chore. I jeszcze do sklepu wejdziemy, zobaczymy, co za paczka będzie. O, duża złota paczka premium. Może Once to Watch zawita jeszcze po takim informie. Nie. Nie, nie ma walkouta. Medal Sadio Mane w wersji Player of the Month, czyli gracz miesiąca w Premier League zaliczył Sadio Mane w sierpniu. I muszę przyznać, ta karta naprawdę wygląda zabójczo, jeszcze bardziej niż jego zwykła wersja, którą nie zagrałem, bo już wolałem sobie tą kartę pozyskać. To jest po prostu potwór. To jest potwór, który będzie stwarzał niesamowite zagrożenie. I nie wiem, czemu nie zmienię pozycji na LN albo na LP. Muszę jakoś to przemyśleć. Mam do was w ogóle taką propozycję. Czy dałoby radę z waszej strony, tak proszę was, o zbudowanie jakiegoś składu z tą kartą, bo zanim ja znajdę czas na to, żeby zbudować ten skład, mam 100 tysięcy końców ponad, ja nie wiem, czy nie sprzedam jeszcze tego Brozowicza, żeby zyskać więcej, ewentualnie poczekam, aż podrożeje jego karta. Tak chyba zrobię, bo tak zrobiłem z Arangizem, który był warty jeszcze wtedy przed premierą z 15 tysięcy końców i go sprzedałem prawie za 30. Więc poczekam sobie z tym Brozowiciem, tak tydzień, dwa, i go potem sprzedam za jakąś droższą cenę. Zobaczymy, tak czy inaczej jestem niezwykle zachwycony. Te wszystkie SBC, te, które regularnie przychodziły. Jeszcze jest jedno SBC, takie pierdółkowate, które też chętnie zrobię, bo mam na tyle końców, by to w ogóle zrobić. Ale jestem zadowolony. Patrzcie na jego statystyki, to jest po prostu potwór. No, nie licząc obrony, jeszcze główki ma spoko, bo 66. Ale reszta i rzuty wolne ma też słabe. Najsłabsze, jeżeli chodzi o główki i rzuty wolne, a reszta... No resztą to on ma się czym pochwalić, bo ja mu się nie dziwię, że dostał zawodnika miesiąca. No pomimo tego najbrzydszego faulu w lidze angielskiej, gdzie z korków zarąbał Moraesowi prosto w twarz. No niesportowe zachowanie, karę dostał, ale jednak to będzie bestia. Więc dla zadanie dla was, zbudujcie dla mnie skład
z tą bestią. Ewentualnie sam zajmę się też, ale fajnie by było, jakbyście mi trochę też pomogli. No cóż, to właściwie był tylko taki odcinek. To był opening pack z SBC-ków. No i głównie z powodu Sadio Mane, gdzie trafiłem jego zwykłą wersję walkouta. No jestem naprawdę zadowolony, że mogę tak, że mogę dzierżyć taką bestią. Jest ona niewymienna, ona należy tylko do mnie i tylko do mnie. I mam nadzieję, że od następnego spotkania Sadio Mane będzie miał jakieś zgranie i będzie miażdżył Ligę 9, bo on jest kołem ratunkowym dla mnie. No i nie ukrywam też, dla Foot Champions także jest on niezwykłym wybawieniem, no bo będzie dupę ratował niejednokrotnie. Dziękuję bardzo za obejrzenie, jeżeli wam się odcinek spodobał. Oczywiście to był opening pack za SBC. Tam zobaczycie, jakie były to SBC ostatnie, bo trochę tego się nagrało, więc zobaczycie te ilości SBC plus właśnie ten Sadio Mane w wersji Player of the Month. Trzymajcie się, na razie, do następnych spotkań. Myślę, że jeszcze dzisiaj wrzucę jeden film, tak, myślę, że wrzucę sobie ze dwa filmy, ale to już od razu z tym zawodnikiem, bo myślę, że tamte mecze nie będą miały sensu. Też tak myślę, że chyba najlepiej tak zrobię. Ominę te trzy spotkania ligowe, gdzie w jednym przegrałem i w dwóch zremisowałem, na rzecz tego oto czarnego potwora, który w lidze angielskiej aktualnie sieje spustoszenie, strach i chaos. Trzymajcie się, na razie, yo!